Halo, halo, witam. Mamy ostatni chapter. Dodatkowy chapter. Chyba ten, co odkryliśmy w tym takim obozowisku tych chłopów. No i właśnie, Siege of Zul'aman. Niestety Zol'jin został sam, ostatnio nas Gul'dan zdradził i nie pomógł tutaj Zul'jinowi. Idą in Twitch, the Orkish Horde from Quel'Thalas, Zul'jin of Fancy, sponsored by the Venge of Hyle. Stacking the damage for his in the field, knowing which Horde was going to defeat Zul'jin. No, to jest Stronghold Zul'aman. Kojarzycie to pewnie, nie? Ten raid, on w TBC chyba wyszedł. I Zul'jin był tam bossem ostatnio. To jest bardzo blisko stolicy elfów. To jest dodatkowa misja, taka ekstra. Ale lubię te dodatkowe misje, one dużo właśnie. Jest muzyka nawet z tego. Ale zajebiście to zrobi. To wygląda tak samo jak w WoWie. O, i te bossy są. Ale mało wiem o tym lore, tego znam. Ale to były te różne Spirit Loa, te takie Ascended Trolle, co miały tą moc jakiegoś, tego swojego Loa. No, to cały raid był właśnie. Fajnie odzwierciedlony. Lubiłem ten raid, bo tamten misio odrobił. Ten mount taki Amani Warber, fajny był. Tylko nie grałem na tym, na prywatnych grałem. Ale na klasiku grałem w TBC i zrobiłem raz, ale misia nie dostałem. A tam każdy dostał tego misia. Ale ja już też przestałem grać, fajnie, już się znudziło. O, i elfy chcą ich wykurzyć. O, co to są za jednostki tam? Lord Temar? Ten Anastazjan, to był król wtedy tych elfów? Sul'jin, Anasterion, no. Fallen pretender to a long shattered throne. You sought to bring war upon my people, but has brought naught but ruin to your misbegotten kind. Come forth, humbled beast, and answer for your crime. No możecie kojarzyć, bo jak Hartasem graliśmy, tylko napierdzieliliśmy. The High King of the Elves himself be gracing us with a visit to Sul'aman. It be about time as you climb down from your high chair, King Sunstrider. You dared to mingle with vile foreign monsters, unleashing their savagery upon our forests and Silvermoon itself. But now, as it always is with beasts, they have scattered to the winds. No, zostawili już, na smutny trochę jest. Dolfy zawsze, te trolle zawsze w dupę zostają, całej historii tego WoWa. Popa całego. Our companions from the Alliance will deal with this brutes that yet remain at your side, mongrel. Jeszcze Alliance to przyszło im pomóc. The elves will be aimed at you alone. We seek not only your head, or the destruction of this pathetic. No, elfy są mocno wkurwione, bo cały las straciły swój. The end of your entire race, once and for all. I spit on your legacy and wicked fury, filthy elf. You stole our lands, and then you dare to call them yours. You think you're going to be able to te trolle wyglądają w tych maskach. Come then, false king. A nie wiem, jak to był klan Troi, ten co Zul'aman przebywał. Very well then. Avengers of Quel'Thalas, commence the siege. To jest chyba przegrana walka, ciekawe jak się skończy, że mi się jestem ciekawy. Arbek biedny. That is a mighty host. I'm afraid my humble forces will not be enough to deter them. Don't you worry none, Captain Tarbeck. You're in our lands now. We will show you how we deal with them weakling elves and the allies. Fajny ten model z ludzi. No właśnie, no oni teraz nareszcie pierwsza misja, gdzie my będą siege'ować, a nie ja muszę przez te miasta. Mam nadzieję, że mam łuczniczków i katapultki mam na tym. Lord of Ul, tak, dobra. Niektórzy z mana jak wręcz to są Snake, Attack Nearby. O kurde, Defend the Gate of the Inner City, to tu? Zul'jin can secret tomb system of the city, quickly travels, Defend the Gate, okej. Okay. Jeżeli nie mam w ogóle miasta. Tu mam te tunele różne. Ale chaotyczne. I to jest wejście? Okej, okay. Nie kontroluję w ogóle tego, siepacz. No, weźmy te tunele, zobaczmy jak to wygląda. To rozumiem, że to są te. A tu jest jakiś troll. A
Ale śmieszna misja, wam powiem. A tu mnie tepło. A Killzone, no. Są wszystkie te jednostki takie. No dobra, no zobaczmy. To wygląda, jak byłoby wejście. Elf trup, tylko wiedział gdzie, cholera jasna. Wątpię, że tu, no tu jest, wygląda, jakby było takie przejście główne. The elves and their human allies scum have invaded our sacred homeland. Their bodies be yours to desecrate, for Suleiman! No nie, to już powinien być. Bo widzę, że nie używa portalu, już tam się szybciej dostać. Nie wiem, to obronił, czekajcie, to sorry, jeszcze raz, bo to nie jest takie proste, jak się wydaje. Czy to jest, myślałem, że z prawej strony, czyli to oni z lewej, to czemu szkoda, że nie używa tych portali, bo myślałem, że użyje tych portali, gdzieś tam się tepnie blisko, ale on chyba nie widzi tych portali w ogóle. Dobra, pierwszy powinien ten pierścienie wywalić jakieś, albo tą lunetę, no właśnie, ale już okej. Nieważne. Widzę, że tarbeka mogę kupić. No, jeden tunel jest tu, z tego co widziałem, i tu jest reszta. Z czaszką jakiś jest dobry dla mnie, no to ten. Zrobimy sobie tarbeka parę tych bumanów. Mi się będzie lepiej sterowało tymi jednostkami. Zul'jin, moje forces are yours to command. Use them wisely, or we will be decimated. Wypierdziel to i weź te miksiry leczenia sobie. Dobra, chodźmy jak najszybciej tutaj. Amanishi Guardian. Dobra, stałem, żeby mnie z różnych stron atakować, mimo że to było chyba jedno wejście. Jakie jest oficjalne zadanie? Defend gate of the inner city. No dobra, myślę, że to jest inner city. Chyba spóźniony już jestem. Zginiesz sekundę, jak tak zrobisz. A ty jesteś nieśmiertelny, kolega. O, Bounty, no dobra, taka fajna misja PvE, można powiedzieć. Wiesz co, ale ty nie masz chyba tego. Stopnij już. No tymi noskami nie kontroluje. A nie była to mała, łatwa fala. Mam zwój ochrony. Okej, serpenta tworzy. Tu mało HP ma, czyli go do tyłu trzeba dawać. I tu były jakieś nagrody, ja sobie poszedł tutaj do tego trolla. 30 sekund, okej, okay, to może nie. Na początku chyba nie. Postanowiłem, że trzeba będzie się cofać cały czas. Nie grać, no bo powinien wykorzystywać te moje jednostki, ale powinien w pewnym momencie trzeba będzie się cofnąć. Jest jakiś najbliższy boss, tu jest. No, Lorek. Ale będą z innych miejsc wychodzić. No bo się załamał, chyba było jedno wyjście, to by się fajnie broniło. Znaczy ich tam ponapierdziela, macie murloczki jeszcze na mordę. Będziemy kajtować do tyłu, spokojnie. Znaczy, że Zul'jin nie może umrzeć. Okej, możemy tak ciula robić. Ty
Nie bym wysłał tutaj tego Tarbeka. Możesz kupować. I od kogo w ogóle co tam można kupić w takim razie. Mamy ulepszone te jednostki. 8 fali, no szczerze? Patrząc jak jest wielkie to miasto. Inner Gate, to jest Inner Gate, to jest chyba ostatnie takie miejsce, gdzie się chowam, nie? No to już nie jest dobra na taką misję. O, no to bym się wycofał do kolejnych jednostek i tyle. Pytanie, czy pójdą w prawo czy w lewo, ale tutaj te dróżki się zbiegają tak czy siak. Kapitan Tarp. A w ogóle co tutaj widzę, bo tutaj jest Halazi, ale tutaj jakiegoś chłopa było, widziałem w lesie i zobacz. Tu są te portale, tu też jest portal. Tu jest ta luneta. Ja bym chciał zobaczyć te jednostki, jak one działają. Tu jest w ogóle do dupy miejsce trochę. To jest z dołu strzelać. Dobra, poukujemy ich. Ciup na mordę, robaczki. Hey, Trollboss. I didn't come here to die at the hands of those elves. I got plenty of toys you could use to destroy their advances. Very good, little goblin. Miny, o miny będą dobre, rakiety, witalności. Tu się obroni, ale tu będzie problem. Ulepszone ma te jednostki. You want axe? To mi many oddają te żółki, więc to warto ten spawnować. To giga ładnie, teraz tu. Nie, chyba jest okej, patrz jak to miasto jest jebutne, tylko problem jest taki, że to się potem... Tu się już to rozdziela z tego co widzę. Mogę kupić jakieś miny, ale mam mało strasznie czasu, patrzcie, że... Ta fala się jeszcze nie skończyła, już kolejna idzie. O, cholernie dużo tego. A, bo tam mi wysłałem chłopa jednego, nie? O, te konko wstrągają. Pateczki ładnie zrobione, bardzo ładnie zrobione. Serio, już brawa dla tych chłopów, co to robili. Już teraz się rozdzielimy? Tu zostanę na razie. Zobaczymy. No tu idą tu, tu jest jakaś wioska już pierwsza, ale wszystkich nie uratuje, ale tu mam bossa na Loraka, a tutaj jestem chyba piorunowy taki był, no. To pobufane te jednostki są. To ich rozpierdzieliło dosłownie. Ale tutaj jest problem. No tutaj nie ma szansy, bo że stanę na przodzie tego. Czy nie chcę też tak tego robić, trochę herdować, nie? Ja zobaczę jak się te jednostki biją z tymi bossami. A ten jest OP, widzę, ma tą aurę celności. Dużo da mi ta aura bardzo. Już idzie kolejna fala, nie ma żadnego wyschnienia w ogóle. Ładnie. Kontrol 1, tego jednego wyślę, żeby zawsze stał przy tym chłopie. Czy możemy nawet bronić? No to nie jest słaba armia co ja mam, plus ona jest jeszcze ulepszona, widzę na maksa. Mam bohatera silnego, ale postanowiłem, że kolejne fale będą spore, ale tylko to? Dodatkowa misja. Okej, dobra, za szybko powiedziałem, no właśnie. Liadrin. O kurwa. Wycofujemy koledzy. A mi tutaj, do tego mostku. Oj, ale nie wiem, czy mi nie złajpują mi tego całego.
Teraz będę bronić tu, raz tam, nie? I tak to powinno działać. Ja pierdzielę, no ruszcie te dupska grube swoje. A ja bym to nie była paladynka? A, to działa tak, że oni mnie biją? Ja myślę, że będą mnie omijać. Rozwali jej głowę ze sobą, nie ma ten topór w twarzy. Uciekła, nie umarła. At least one avatar musi... No, wszystkie obronie. Szczerze, kup tutaj wszystko, co się da i bronimy teraz wejść na dupie to. Szanuj frajera. Romana nie wiem, kto to jest. Ale już go nie ma. Dobra, ta z tej strony poblokują, bo tu już zaraz do Loa dojdę, a tu jeszcze muszą trochę się przejść do niego. Chociaż ja nie wiem, czy nie powinien trochę rozdzielić tak tych wojska. No, tych możemy dać tu w takim razie. Chciałbym żadnego Loa nie stać, co będzie jakaś nagroda kochana. A w sensie, że ciężkie to będzie. Tu tak stanąć? Te trolle idą do przodu same w sobie. Teraz Leyadrin idzie w tą stronę. Jakieś itemy jeszcze pochowane. A obstawiam, że to jest ostatnia misja z Ulginy. Dobra, no idźcie do przodu, po coś was mam. Po prostu tego, że już mi tak napierdzielasz przecież. Nie, on papierowi magowie jacyś, więc... Jotar Beka. Golda mamy. Dobra, ładnie. Chyba nie stracili dużo z tego, co widzę. Oddaj tych trochę tutaj, tu sobie poradzimy raczej. Zobacz, co mają w skrzoneczkach tutaj, może jakieś wsparcie mają dla nas. Mam wyleczenie git. No i co, 2 HP przecież, ten tak łatwo nie umrze ten chłop. Eliksir leczenia, a to jest ten eliksir leczenia, do tego weź. Jakieś trolle, to są bardzo ładnie wygląda, nie? Lynxy wyglądają jak Raidwowie dosłownie. To jest ten właśnie taki od Lynxów, to jest od Iglów. To jest od Niedźwiedzi chyba, no. I tu jest jeszcze od Węża? Dragonhawk. Jak w tym, jak w WoWie. I właśnie z Ulgin to był ostatni bossem, pamiętam. W tym miejscu gdzieś. A tutaj ich nie mogę wpuścić, to jest ostatnia linia obrony, dobra. No tu najmniej defensywy zostało przed tym. A jak zniszczą tu gdzie oni tu dalej idą? A tu naokoło. O kurwa, no i mają daleką drogę, wam powiem. Ciepło już w nich. Nie masz erki, ale ty tak możesz dużo wytankować. Masz 14 pancerza, bo masz takie skalowanie powalone z tego. I tą babę od razu strzelaj. Serka. I zaraz marnują czas, bo on jest niewrażliwy. Ta arka jest OP, bo to nie jest tak, że jest niewrażliwy i go nie biją. Tylko on jest nieśmiertelny i jeszcze go biją. To jest tak popierdzielona arka, żeby nie powiedzieć głośno. Okej, gdzie z marketu? Do you want axe?
No, też się trzymają. Dobre są nawet ci, bo... Na, gdzie jest market? Tu? Te orce, nawet na tych orcach leciałem. Market, no tu obstałem, że jest market, nie widzę innego marketu. Czy wave jeszcze tylko został? To będzie pierwsza krótka misja chyba, no chyba, że się jeszcze coś stanie. No skróty to po prostu. Ja rozumiem, jaki był zamysł z tym, że ja tak mam skakać tym chłopem, różnych miejsc bronić. Ja nie wiem, czy muszę tak robić w ogóle. Nie ma to nic w markecie. Chyba, że nie mogą mnie tych przynosić te... Mam ten market, no jestem głupi? Nie widzę marketu, no może jestem głupi, on taki. Ciepaj w nich od razu. Się na górę już nie wycofać, do tego z tym bossem się bić. O, tu mi już umrą zaraz te orce, coś czuję. Ja, no, możecie strzelać w nich, bez przesady. We wcześnie. Roman do mnie przyszedł tym razem. O, HP spadł z rodziną, wykliknijmy powaloną hotę, znaczy się. Nie kastuj tego, masz topły na twarz. Ja napierdziela ten z urdzimą, powiem to mocno. No, tu będą problemy. Dobra, to zniszczmy to i chodźmy tam pomóc im. Ale gdzie on pisał, że z marketu można jednostki brać? Ja jestem ślepy widocznie. A, przebili się tutaj. Ale jeszcze nie zagrawali tego bossa. Te co jednostki dostają mięso, są chyba też skreszone. To już widzę, że nie mają... Nie zrobili tego dobrze. Może się nie dało tego dobrze zrobić. No nie wiem, już przepraszam, może ja jestem głupi. One krytują te jednostki, widzę. Dobra, to Yadrin. Mule. Ciutko tutaj. O, tu może paść ten Loa w sumie. Bo marker był jakoś zaznaczony zazwyczaj, nie? Tu mogę strzelać nim przez te mury już, nie? To mi rozpierdziło na hita tego mojego. Idam tutaj, hold position, idam. Umieram. O kurde. Protect? No ale jak mam to zrobić? Teraz jest niewrażliwy. Nie daj żadnej aury na śmieciaku. Dobra, no ja dostaję na twarz, nie on. A nie wygląda to ciekawie, jeśli mam być szczery. To jest niewrażliwy, co ja mam zrobić? Nie mam żadnego spelka, żeby... Okej. Okay. A, umarł po prostu. No nie wiem, co mogę zrobić, chyba że stun na niego działa, no może, że stun na niego działa.
No naki, no to ja ci poradzę, kolego. Może tym misiem miałem go uderzyć. No i myślę, że fajne, ale ja nie mam wszystkich stracić, nie? Fellow Milon! Rain, fire and death upon the savages! Jest tak OP chłop, jego perma stunuje. Nie, uciekamy stąd, nie obronię go. Nie zdążę tam podejść nawet. Nie musimy iść po wojsku jakikolwiek. Znaczy może zdążę, ale... Marcel jest niewrażliwy. Co ja mam zrobić? Porozmawiać z nim? No, nie rozumiem, no oficjalnie nie wiem co ja mam zrobić. Zul'jin. Nie mam żadnego spelka, co wiecie, co zbija mu ten, no próbuję wszystkim. On umrze po prostu, no i tyle. A po prostu HP mu nie spadło, dobra. A i on uciekł gdzieś. O! Młyn trochę się zaczyna robić. Nie, chyba po prostu HP mu nie mogło spaść do jakiegoś momentu. Znaczy do jakiegoś, wiecie... Do jakiegoś procentu HP nie mogło mu spaść, on to przeżywa po prostu te nogi. Ale on się steleportował gdzieś, ten Axilon. Portale tworzył. Manishi, the elves will soon start their assault on our remaining temples. Be on your guard. Smoczno był ten, wężyk był na moście. O kurde, ale ja tam jestem zamknięty teraz. No te takie, do tych pierwszych templów się miejsca zamknęły, tego co rozumiem. Dużo golda teraz to wykupię jednostki. Fajna misja, no tak, ja takiej brakowało. Fajnie, że ja się w końcu defenduję, tego że... Gdzie jest mój misio? A, i on teraz przeżył i buffa swojego zostawił. A nie mam tego buffa. Nie widzę, żebym go miał. A, i kolejne jest 10 fal, dobra, czyli tu zawsze tych dwóch loa traci... Znaczy nie traciłem, o kurde, bo to nie jest takie łatwa praca, to prosta ta misja mi się wydawało. Tylko no nie będę przychodzić stąd gdzieś, nie? No to taktyka była dobra, że raz tu bronić, raz tu bronić. To mnie ciekawi, bo coś mówił o jakimś drugich jednostkach, że mogę wykupić i nie wiem gdzie to. The avatars must be protected. The invaders be sending stronger fighters now. Dobra, jak się tam doczołgam za godzinę, to pomogę wam. Nie wiem, jakby z Ulgin tankował i tak nie żartuję. Może jest wręcz postacią, to potwierdzone ma to. To jest takie, że teraz mi zamknęli tutaj tyłek. Chyba to jest bliżej jakoś, idź tam już. Portal działa czy już nie? No chyba nie, bo go zamknęli, tak? Który działa, ten portal i ten tylko. No zamknęli. Jak wiesz, się tutaj dostać. No niech ci tutaj bronią na razie. O, tu jest blisko tego awatara, to trochę dalej wam powiem. Tak cholernie dalej. Chyba góry powinienem bronić. Yes, Captain Chavez, ready to vanguard you slags. To the vanguard. Ale on tu idzie godzinę dosłownie.
Wiem, że jest ten tunel tutaj, ale to tak mnie cofnie tu i potem na środek tylko mogę iść. A, oni z portalu teraz wychodzą, okej. Z ludźmi przyjdziesz tam dziś? Na dole mi się biją, no nic na to nie poradzę. Tutaj trochę obronił i potem już się cofnął. Pamiętaj, że trolle z dołu nie podejdą do mnie. O, teraz. Nie, z Urgin jedną linię jest w stanie solo wytrzymać. Tak nie żartuję. Tu nie mam te poty na manę jeszcze. Na targi to nie odpaliłem, by the way. Fajna misja, no. Musi chyba cofnąć, niby ten jeszcze tutaj ten znak jest. Te znaki w sumie są mocne. To zaś cooldown jest zbugowany. Ten zniknął? Nie, ten został. Chaos damage. Powinienem lepiej trochę stawiać. A to będę tutaj stać ten z rodzinem. No, taka fajna ta misja, ale trochę taka znużąca jest. Nie ma takich emocji, jakby nie wiem, jak to powiedzieć. Nadal nie wiem, gdzie te jednostki pojawią, że mogę wykupić. To się przeteleportował wszystkie te jednostki. O, fajnie, że tu moje, mój Oryk Bowman tutaj chyba jest. Nie, to są to takie. Tylko ja nie mam tej aury z tego, od tego chłopu, bo to jest aura na celność. Nie widzę tej aury. No, witam was w mojej kuchni, chłopy. Tu będzie większy problem. Misia mnie maszczą. O, z ludzi dalej nieśmiertelnie zabija wszystkich, wow. Nowość, nie słyszałem o tym. Tu jest bliżej tego loba, dlatego go pilnuję. Ma dużo dalej, żeby się dopchać do niego. Możemy wycofać do tych troli zaraz. Tu będzie dobre miejsce do bronienia. A zaś ten Anastarien przyjdzie i rozpierdzieli tych chłopów. Jeszcze jedną falę to możemy przejść, ale już umierasz, to iść pod ten, pod torbeka. A taka misja, no, nawet fajna, ale teraz mogłoby coś innego być niż znowu 10 fal. Odeszli przyjdą bohaterowie zaraz. On niby, no, niby survivował, że jest w tej formie tutaj, okej. Okay. Jakieś wazy to były. Żałośnie małe są te fale. Tu bym trochę pobił się i chyba wycofał. Chociaż już się chyba wycofał. No, piźnijcie, zabicie tego jeźdźca i się wycofamy. Chodźcie. Perku użyć ludzina. A wcisnę regenerację sobie. Jak wam idzie, koledzy? Łuczników wolę, bo lepiej ich kontrolować. Misiu mi umrze. Tu nie ma żadnej studzienki chyba, nie? A, zepnijmy się znowu, no. Misiu panu. Muszę strzelać, bo ten szaman teraz tankuje. Tył, kurwa, miałem tą ochronę mocną. A jak Zul'jin? A Zul'jin, wszystko spoko. Chodź Zul'jin i postawisz tu warda. A o dobra, nie będę aż tak trochę dać tu zapis tu warda będę stawiać. Tu jest dużo jednostek zgrupowanych. Let your lions taste our steel one more time.
O, złoto, ale nie mogę, niestety jednostki tylko nie mogą podnieść. To będzie dobre miejsce do bronienia, szczerze mówiąc. Zwódz. Murjorzy. Zróbmy markę teraz, jakby coś... A, jest pani piękna to. Czekajcie na te wardy, nie idźcie jeszcze do przodu. Już co, sfokusuję. O, skosiła i to dużo skosiła. Ona jest niebezpieczna w miarę. Oj. Wiem, że idą, ale te główne wojska stoją w miejscu. Jeszcze już uciekła. Szczerze mówiąc, teraz powinien mi cofnąć. Mi pozwolą. Wejść w ten portal i potem wejść w portal czerwony. A co, nie działa? Działa. Dalej nie wiem, gdzie tu był. Te buty szybkości by się w sumie przydały, no. Chyba po nie pójdę. Chyba zaryzykować i pójść po nie? Bij tego pewnego chłopa. Chyba fuck, ryzyk fizyk. Wejdź w portal. O, to już jest ciężko, to już jest giga ciężka. Nie wiem, gdzie oni pójdą. Tędy? Nie, no tędy pójdą. Chyba ciężko to będzie. Tu jeszcze trochę czasu kupią, ale... Chyba nie jest łatwa ta misja, nie wiem, czy nie troluję teraz. Tu? I tu. Jak nam się idzie w ogóle najszybciej? Tędy. Dobra, nie, chodź tutaj najpierw. O, nowy chłop jakiś, Halduron. I will present your head to Sylvanas and her sisters, my son. O, wyjmij najpierw z głowy swojej, bo ten topór tu zostałeś na mordę. Long have we enjoyed peace in our land, but once again your miserable race has caused chaos and ruin. This Lord Temar, yes, syn tego króla. A tu się obronią. Chyba walić te buty. No bo dobra. No trzeba było na pierwszym ataku zrobić, nie teraz. Dobra, strzelajcie z góry, powinniście dać radę z góry. Ja nie widzę twojego blessing w ogóle. Let your lions taste our steel one more time. Dobra, coś takiego. Mogę kupić więcej tych min? One się stakują? Tak. Daliśmy sobie radę, ale jakim kosztem? Anda z podole, na dole posiedział. Tu jeszcze jest dużo wojska, na dole już nic nie ma. Już znowu fala idzie. Biegnij szybkie nóżki. Znaki ich nie biją? Tych znaków chyba ich nie biją w ogóle. Tu szybciutko tutaj, szybciutko, ile mocy w nóżkach jest. A taki dzielny jesteś, to chodź. Your Loa, send them Zul'jin, tell them Zul'jin send you. Tak, już Krosa nie ma. Jak to zatrzymał? A, jakieś jednostki, no dobra. Tu może być problem teraz. O, chyba powinienem od razu cofać tym Zul'jinem. No to dużo tych jednostek jeszcze. Generacja, Zul'jin udaje, że umiera. Steal one more time.
object? Do you want axe? All right with me. You're the boss. Jedną falę bym tutaj w solo wyczyścił. Wychodzić o tutaj. Może trochę teraz gwiazdorze, ale mi się wydaje, że to jest dobry pomysł. Stanie przy tym portalu od razu i wyszczycić jednego wojewa całego. No RC. I trochę odetchnie sobie ta strona tutaj. Want a headshot? Careful. My bow is yours. Your command. Captain Turek. Let the alliance taste us. O, bo tu też dużo chyba stracili. A bij tą babę, bo to nie ma sensu. No i głowę rozwala, no. Nie, OP jest, już jest tak OP, ale mi się wydaje, że był balansowany pod tę misję głównie. Ten kapłana tam ma, ja może mam, nie ma. Ale fajnie byś tych bił. Jeden links jest. Są jakieś miny? Jest jedna mina. O, tu dupy rzucone. No tak, że teraz R-ki nie mam. A wy sobie już poradzicie. Tak bym poszedł tutaj pod ten portal teraz i wywalony jajca. O, bo HP stracił halazi. A jak przyjdzie ten Anastarian, to przecież w tym halazi mi umrze, no i co ja zrobię? Nie wiem, chyba że jest jakaś opcja, żeby go pokonać. What are your orders, Chieftain? You lazy dogs. Our troll allies need help. No, nie masz R-ki, a mnie może do tyłu hajtować cały czas, nie? Co tam jeszcze jest? Jezus Maria. To w sumie to nie ma sensu, wtedy tych bym musiał tutaj wysłać. Co ja robię? Wtedy jedna mina nie uratuje tego chłopa. Ale po... o kurwa, slowa dostał. O, w ligę gramy, AD Carry. No nie chcę, żeby tego Herosa zabił w sumie. Kurwa, manę mi wyżera, zostaw mnie. Porny się, to silny, to jest chyba silniejszy od tamtego rędowego. Rotol to merkę opowie się, martwię się o cokolwiek. Dużo mi manę zjeżdżą, mam jedną potę jeszcze. Ja teoretycznie to mogłoby odpaść, nie? O, zajebiście. Szczerze to chyba tamtego chłopa już zostawiam w takim razie. No chyba, że przeżyje, ale coś się, że nie przeżyje. No nie wiem, co ja mam zrobić w tej sytuacji. No rozumiem, że teraz on nieaktywny jest i muszę go obronić, tylko że to się mi na całe HP stało stracił. Genik zbalansowany. No przeżyje to? Powinien przeżyć chyba, nie? Tak, że R-kę straciłem na Zul'jinie. Protect Lawa jest 16 sekund, bo nie widziałem tego wcześniej. No co ja mam zrobić? W sumie mógłbym go uleczyć, jakimś scrollem kupić. On już nie dam rady, nie dobiegnę teraz, chociaż 30. Lubię jakieś scrolle obszarowe, były chyba takie tam. Zul'jin, the Ever King has destroyed at our temple. Only one temple remains. A, dobra, tak to działa, że niszczy tempel. Zobaczcie tutaj, wszystko teraz tutaj rzucamy. Tremble, savages, and despair.
The full might of the High Elves is unleashed upon thee! Warlord Zul'jin, the Elves be desecrating my holy temple. Chyba, tak, jak wiesz, tak to działa, to uratował tego pierwszego. On tam za dużo HP po prostu stracił. Dam mu scrolla jednego. Powinna starszy, ale nie mogę dwóch nawet. Dobra, idźmy tutaj bronić, no. Bo tutaj tam jest low, a tam nie ma low, no to... Z bohaterów, fala? Nie powinien umrzeć. Z jednym scrollkiem, bo to jest raniony, ale... Że podejdę, jak mi cooldown się skończy. A tu nie ma templa, to jeszcze rozumiem, będą się musieli poprzebijać przez coś. O, 4 sekundy przeżyję. Kurde, ale to straciłem jednego, szkoda. Mogłem perfekcyjnie to zrobić. Jest failed, ale chyba jeden. Żeby misja była oficjalnie ten. To na to musi jeden przeżyć. Chcę on teraz bronić. A, teraz będzie ostatnia faza pewnie. Już wiem, jak to będzie działać. Ostatnia faza to będzie tutaj. Tutaj te wszystkie buffy moich lała będą działać. Czyli mam do many, do attack speedu. Brakuje mi tego do attack speedu. To trochę szkoda. No, na pewno teraz tak będzie. Będę bronić tego mostu z tymi duchami lowa. Tarbek niestety ginie, tak jak myślałem. Tam był w tych bonusowych misjach, fajne. To. And for that, I release you from your oath. Go back to your war chief, and die well for your hoard. I pray that the treason of your warlock has not doomed your cause. Thank you, Warlord Zul'jin. I hope you have a plan to destroy this. Dobra, czyli zwalnia go ze służby. I Tarbek żyje. No fajnie, Zul'jin to jest fajna postać na taka robotka. On to właśnie pamiętam, że go opętała ta nienawiść do elfu, przez to przegrał. Ale on głównie przegrywał. Wiem, że raz go elfy złapały i sobie rączkę odrąbał, żeby uciec. To chyba jest po wydarzeniach z tego tutaj. Zul'jin, nasze forces have been nearly spent. We can defend this place no longer. We must fall back to the inner city and evacuate our brothers and sisters. Curse the elves and our human servants. Fall back. I have one last thing to do. Najlepsze jednostki, najlepszego lała nie uratowałem. Uratek, I call upon ya. Protect your temple. Uratek? Kto to był dobry niedźwiedź wielki? The elves will destroy us all if you don't aid us. Lend me your power. Co to jest za bóstwo? Naga jakaś. I have witnessed your bravery. I will bless you. A to dobra, to tutaj, tutaj dostaje klątwę, że właśnie nigdy ta jego dusza nie zostanie spokoju, będzie zawsze szukać, że zemsty. No to już wcześniej to robił, przecież od początku go spotkaliśmy już właśnie ten. May your powers bring death and terror. A czemu to jest jakaś naga? Aż se poczytam zaraz co to jest ta ula. Nie mam kompletnie pojęcia. Czemu jakaś naga? Troll naga to dosłownie wygląda. Jep, izwo. Come taste the fury. Włosy mu się białe zrobiły, wiedźmin. Mam nadzieję, że te loa nie będą stały, a tak samo jak ten chłop je do piekarnika wsadzał. O, tam Tarbek jeszcze coś powiedział mądrego. Ale ma chaos obrażenia po 80. No to chyba stajesz tutaj. No to są jeszcze ludzie, idź do przodu, nie bój się. A, widzę, stracił. Nie, tutaj bronię, na pewno. Kontrol 1 i lecimy.
Ale on coś mówi, że mogę jakieś swoje jednostki, bo nie wiem gdzie to było. To już nie, nie wiem, przebijesz jej tą sukienkę, jeb. Jedno z główki. No tutaj jeszcze jest wojsko mojego komputera, to głupio ich nie wykorzystać. Stracił regen, ale co dostaje? Armor. O, odbijam L damage jeszcze, fajnie. Kurwa, dom. A, tutaj są moje domki, nie! Zostaw to! O kurwa, przepuśćcie go, no, za przeproszeniem, no i się, telepie się ten Zul'jin, nie umie przejść. Ja tak nie mam golda, w sumie co się podnieca. Money Warrior, Jungle Hunter, Trapper. Pętanie. O, leczniczy byłby fajny. No to po prostu Marko się wyglebi, że w sumie to słabszy jest teraz, nie żartuję. Tak, strażników. Zresztą na mapie nie było zaznaczone. Aż Goldain dostaje za zabójstwa. No to nic nie kupię nawet. To muszę stąd dostać Golda. O kurwa, skrope chłop. Chyba zużyń, bo nas zamkną zaraz. Kurwa, słowa dostałem. A nie strollować, nie gridować, nie strollować. I manę mi Żyd wybiera. Papa mana. O kurwa, ale on plomby wali ten Lord Emar. Dobra, on jest OP. Nie jest to takie proste. Aha. Nie, nie, bo zaraz mi zdeda ten Zul'jin. Ale będę was pamiętać, trolce. Ulecz mnie, dziadku. Ohoho. Chwileczka, jakaś nadziei. Złote monety. On wie, że się nie przydadzą już. Tam kamerę to tu produkował? Co on robi? Czemu on cofa do tyłu? Mało HP dlatego, czy co? No nie, nie wiem, gdzie on biegnie. Poczekamy, gdzie on biegnie. No ciepaj tymi... lokustami przynajmniej. O, ty zapomniałem duszkę. To mnie coś uleczy? Halo? Faun of Utek. No, trzy wave jeszcze zostały, nie jest łatwo. Już go tam leczy, więc dobrze. Fajnie, żebyśmy w zasięgu tych auro, tych loa byli. Leczy mnie jakiś dziadek dzielny. Już kolejny mój idzie. A tu jest ciasne jak skurczybek, no lepszego miejsca do obrony nie będzie niż to tutaj. To jakieś skrzynki, żeby coś obskoczyć? W tych wazach może coś będzie. A nie, dobra, to jest takie ostatnie, chyba deska ratunku już. Mielecz, mielecz, proszę, dziadku, i cofnij się, bo cię postrzelają cię zaraz. Jezus, inaczej jakiś uzys. Proszę, dziadku, mnie ulecz. Są tylko aury od tych loa, nie? Więcej nie robią. No, słabszy jest ten Zul'jin z ciekawych rzeczy. A, i dostaje cały czas te spawny. To z niego wychodzi? O, brakuje jakichś potów i tak dalej, ale już nie ma gdzie co kupić. Ten sklep odkryłem po godzinie. Ciężko będzie, ale fajne miejsce, taki tower defense, tylko żeby stawiał. Uleczysz mnie, czy nie? Bo mnie jeden leczy, kurwa, i te umrą te moje dziadki pierwsze. No, mam R-kę, to ja na pewno tankuję tutaj. Jeszcze co robi? O! Nie zdejmuje mi tego buffa, nie?
Nie chcę tego wszystkiego rzucać, bo mam chyba tych zasięgów. O, nie, mam zasięg. Dobra, ty masz misję, żeby tą panią mógł odwrócić. Ja już widzę, że mnie moje jednostki mogą tu zamknąć, to nie jest do kolorowe. Okej, kaput, jedna jednostka jego. To mało armora mają chyba jednostki. Nie no, na RC dam radę, to jest taki RC mi... Mogę gdzieś wykorzystać tego golda, dostałem, no nie. Może tam przebiec, no jakaś kolejna fala pewnie. Chociaż, no, ale nie, można gdzie to kupić, bo ten goblin widzę spierdzieli. O, tam były jakieś itemy, gdzie ten goblin był. Dobra, fuck it, zaryzykujmy. Tutaj to było, nie? Ja was zrobię, pobiegnę. Jeszcze sekund, chyba nie zdąży. O, najwyżej przeklam, dobra. O, macie spelka jakiegoś. Nie macie na niego many. A, dobra, z ludźmi wrócił już tak czy siak, whatever. Po prostu jak jeszcze długo idą te jednostki. Fajnie, że jest słabszy, bo ty podoba mi się to bardzo. Dajcie mój regenik. Pani Priestess. Kurde, ja dobiegłbym, bo to bym tutaj zakręcał, to jeszcze jakiś links mi kupuje czas. Dobra, Taliadyn to jest mięso armatnie. Najgorszy jest ten chłop z tym, co manę wysysa i krytuje po 200 i jest odporny na czary. To jest najstraszniejszy chłop. Dziadek, idź tam kury. Jakie jest, co ja muszę zrobić? Great, okej, okay. Zróbcie, nie może umrzeć. A, powinien gridować tej orki, szczerze mówiąc. O, po prostu bijmy. Nie był ten atak jakiś duży, się mam być szczery. Puścicie? Nie przepuszczamy. No dobra, no nie przepuszczam. Mam o tym wybić te. Nie są tylko i wyłącznie moje jednostki, są przeciwnika też. Gdzie te trolce idą? Idę z nimi. To jest łódka. Arbek Forces. A, że niby tędy uciekł pewnie sobie, okej. Okay. Oj, Zul'jin teraz ma tą... Zmienił kolorki trochę, nie? A to nie widziałem, że jakąś klątwę dostał. Patrz, się zawraca, mnie ciągnie... Nie mogę wyjść tu z Zul'jin dalej chyba. Tak, nie mogę wyjść poza tym teren. Kliknę tu? Nie, no mogę wyjść, ale co? Cofam je, jak inną komendę mu dam. Chcę troszkę powkurzać. W ogóle poszło do przodu. A, to jest za atak bez bohaterów. Czemu te ataki teraz są słabsze niż te, co były wcześniej? Jakby mnie zaatakował dwóch tych bohaterów teraz, to myślę, że ciężko by było nawet. Ten taki, co jest odporny na czary. Nie, no nie byłoby ciężko, bo pomerkę bym odpalił, no ale... Ja mi dużo biją te jednostki jakieś. Tak, wave'a jednego rzucił z Zul'jin solo, po prostu kajtując do tyłu. A tak rzuciłem, że nie mogę przejść przez tego.
Tak, nie mam many na Erkę teraz, nie było to najmądrzejsze. Zrobili to tak w ogóle, że da się uniknąć, zrobili tego, że da się uniknąć ataki tej katapulty, bo to właśnie w Warcraft 2 katapulta była jedna z najsilniejszych jednostek i zarazem najsłabszą, bo miała strasznie damage taki, że swoje jednostki mogła bić. Ale wchodzi dzisiaj na mordę, to nic nie robi właśnie. I co, koniec? Po prostu zbugowałem. Te jednostki trzeba będzie zrobić, nie, okej. Okay. Ponosła misja wykonana. Dziwne, że nazwy z bohaterów była tak. Trochę nie podoba mi się to, ale okej. Okay. Możliwe, że byłoby za ciężkie dla ludzi, co by te loa straciły, bo tych jednostek chyba nie dostało wtedy. Ale rozpierdol spory, rozpierdol w tym Zulama w takim razie. No, i ludzie, i elfy stracili tu cholernie dużo, i trolle. Strasznie był ta rzeź. I nie było zwycięzcy chyba na koniec dnia. W tym razie. No, pokazuję mi, jeśli chciał. Our main strike force is in shambles. Yet Zulamod's defenses are almost broken. We have paid a heavy price to get here. I will prepare what's left of our forces for the second siege. It is time to end this. To syn tego, nie? We have paid a heavy price indeed, Lothamar. I yearn to eradicate this blight upon the earth with every fiber of my being. Yet the cost of this victory gives me pause. I would not rid the world of the Amani just to leave our kingdom defenseless against a second horde onslaught. No more elves will die this day. But my king, we have them on the run. If we can just find Zul'jin and end him, it will leave his people scattered and easy to destroy. The end of our ancestral enemies is within our grasp. With all due respect, Elfmaster, but your king is right. We have already suffered heavy losses here, and the Alliance can ill afford to lose much more. As your king wisely emphasizes... Mind your tongue, human. You're addressing a commander in the Sun King's host. You are oath-bound to protect Quetzalcoatl, and as such, you will follow our lead. Yes, our duty was to protect Quetzalcoatl. And protect it we have. Your lands are safe, and duty now calls us elsewhere. I just received word from Lord Turalyon that we must withdraw our forces back to Lordaeron immediately. The Horde is moving directly towards the capital. By the end of the day, we stand to Lord Lothar and the Alliance of Lordaeron, not some lordling who questions his king. Stand down, both of you. The general and his men have done enough. Return to Lordaeron with our thanks, general. I will send what forces I can spare. No, co, druga strona medalu. Ciekawe, gdzie ta kampania ludzi. Nie wiem, która była ciekawsza, szczerze mówiąc. This battle has left them bloodied and weakened. They may never fully recover from this day. I will leave the Far Striders to deal with them at their earliest convenience. We'll discuss this no further. We march. Ja oni sobie chyba nigdy nie poradzili z tymi trollami, nie? Tak do końca. Nie pamiętam, jak to było w lore, bo potem przychodzi plaga i wiadomo, że elfy zostały zniszczone. Arthas im zapukał do drzwi. Te trolle chyba przetrwały na tą plagę, bo się zamknęły chyba w tym po prostu w tym Zulaman. Tam jest Zul'jin tam zamknął. Dopiero na tym rajdzie mamy z nim kontakt gdziekolwiek. Bo wcześniej nie pamiętam, czy były jeszcze jakieś takie... No szczerze, to jest w tym momencie zapomniany jest ten Zul'jin, już nic nie wiadomo, co on robi. Zaś godzina, no nie mogą misji zrobić, co godzina nie trwa. Dobra, dziękuję wam. I to jest chyba koniec aktu trzeciego i ostatni akt przed nami. Nie wiem, ile misji zostało z 5, 4. Zależy, w tym akcie będzie. A teraz będzie ostatnia walka z Lordaeronem i jeszcze pewnie z Gul'danem będzie zagadka rozwiązania. Dlaczego nas opuścił, świnia? Pa, pa.